Polsce liczba przypadków koronawirusa sięga już prawie 1000 osób. Na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej rozpoczęliśmy produkcję przyłbic, które mają zabezpieczać personel medyczny przed zakażeniem. Pan dr Sławomir Suchar. Korzystając z open source'owego projektu udostępnionego przez Instytut Prusa w Czechach, korzystając z naszego zaplecza drukarek 3D oraz wsparcia firmy Lasse Gliwice, rozpoczęliśmy warsztatową produkcję środków indywidualnej ochrony dla lekarzy. Grzegorz Gruszka. Przyłbica składa się z trzech elementów, jest bardzo łatwa i prosta do złożenia, co pozwala nam na szybkie uposażenie lekarzy w środki ochrony osobistej, a kompletna wyprezentuje się w ten sposób. Pan dr Michał Burkacki. Tak, gotowe przyłbice pakujemy w folię i będziemy nieodpłatnie przekazywać dla polskich szpitali. Marek Ples. Już w tym tygodniu kilkadziesiąt sztuk masek trafi do śląskich szpitali.